Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nigrum. Oto przed Wami kolejny dodatek DLC do gry Dragon Age Początek, dodatek Kroniki Mrocznych Pomiotów. Jest to kolejny dodatek zaraz po przebudzeniu. Przypominam, idziemy oczywiście chronologicznie ze wszystkimi dodatkami. W tym dodatku będziemy mieli okazję wcielić się w pomioty, bądź też jednego pomiota, z tego co czytałam, i będziemy mogli zobaczyć alternatywne wydarzenia, więc tutaj warto znać podstawkę, więc jeżeli nie widzieliście jeszcze podstawki na moim kanale, to serdecznie zachęcam do nadrobienia, jak i również zachęcam do obejrzenia dodatku Przebudzenie, który przechodziłam zaraz po przejściu podstawki. Znajdziecie je dokładnie w tej samej playliście, co ten dodatek, wszystkie dodatki oraz cała podstawka będą w jednej playliście. A w opisie pod każdym odcinkiem z całej tej serii znajdziecie link do Discorda, na którego również serdecznie zapraszam. W tym dodatku będziemy mieli okazję zobaczyć, co by było gdyby. Co by było gdyby pomioty wygrały bitwę w Denerim, gdyby plaga jednak zwyciężyła. Co by było gdyby nasza szara strażniczka, w którą się wcieliliśmy oczywiście w podstawce, nie przeszła rytuału dołączenia, nie stałaby się szarą strażniczką. Co by było gdyby. Więc naprawdę bardzo fajna sprawa. Jestem ciekawa, jak to będzie ten dodatek prowadzony. Oczywiście gram na Xboxie 360, tak samo jak w przypadku poprzedniego dodatku oraz podstawki. I tak samo jak w przypadku dodatku oraz podstawki, przechodzę ten dodatek na ślepo. Wszystkie dodatki oraz cała podstawka są przechodzone przeze mnie po raz pierwszy, więc nie mam pojęcia, jak te wydarzenia będą wyglądać. Oczywiście bierzemy nową grę. No i tutaj mamy podstawka, dodatek Przebudzenie, no i oczywiście Kroniki Pomiotów. Zaczynamy, zobaczymy, czy będzie okazja wybrać sobie save'a, w sensie tą postać, którą miałam w podstawce, czy to po prostu będzie, wiecie, od razu się zaczynać jako oddzielna historia. No w sumie tutaj chyba nie powinniśmy mieć naszej bohaterki z podstawki, no ale zobaczymy, może będzie jakaś scenka na sam początek, jakieś nawiązanie, nie wiem, czy od razu przejdziemy do rozgrywki jako pomiot. Przekonamy się. Ja już teraz serdecznie Was zapraszam. I standardowo, jak skończymy ten dodatek, to od razu lecimy z następnym. Okej, okay, widzę, że od razu przechodzimy do akcji. Jak widzicie, mam oczywiście angielskie napisy, a to dlatego, że mam pełną angielską wersję tej gry. Angielskie głosy oraz angielskie napisy. Wow, no niesamowite, gramy pomiotem. Już się gra nam zapisuje. Czyli nie było tutaj żadnego czytywania naszego save'a, nic takiego. Chcę zobaczyć na sam początek, jak wygląda nasz ekwipunek. Patrzcie, no normalnie tak samo jak bohatera, po prostu ekwipunek zwykłego bohatera. Wszystko tutaj mamy, też akcesoria, przedmioty, które możemy użyć, takie wiecie, jednorazowe, coś do craftingu, jakieś kluczowe rzeczy, no to samo. I widzę, że mamy miecz i tarczę, czyli gramy wojownikiem, tutaj jest Genlock, a tam dalej niebieskie kropki. Sztorm na bramy, zrekrutować, recruit a trial, zrekrutować trial? Cokolwiek to jest. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy, jak wyglądają nasze umiejętności. Widzę, że ten Hurlock ma zwykłe umiejętności bojownika. Niczym się to nie różni. Myślałam, że będą jakieś umiejętności specjalne dla pomiotów, ale widzę, że od razu też przechodzimy do akcji. Po prostu jest cutscenka, w której jest bitwa pod Denerim i tyle. O nie, czekajcie, tu mamy jakieś specjalne rzeczy. Central. To jest ta umiejętność, aha. Aha, czyli mamy takiego sługę aż do śmierci. Tutaj egzekucja. No dobra, dobra, bardzo ciekawe rzeczy. Słuchajcie, zaczynamy. W przypadku podstawki oraz pierwszego dodatku też miałam napisy angielskie. Czemu ja z tym Genlockiem nic nie mogę zrobić? Może ja muszę tej umiejętności użyć. Okej,
Coś nam się zawdejtowało, kurde, nietypowe. Aha, trzeba zabić przeciwników, żeby nasi, ciężko powiedzieć, ludzie, nasi tutaj słudzy nas akceptowali. Wow. Podążali za nami. Dobra, my kojarzymy oczywiście to miejsce. Aha, ten Genlock idzie za mną, czyli to jest takie po prostu robienie sobie sojusznika. Kurde, będziemy walczyć z ludźmi, no coś niesamowitego. Wow, no nieźle. Aha, nie, czekajcie, nie, to jest umiejętność do zabicia. Nie no, zabijać nie chcemy naszego. Okej, mamy update questa. Czekajcie, to ja tego Genlocka też mogę sobie tutaj naznaczyć. Oj, będziemy mieć kolejnego, czyli tak to działa. No, jeszcze muszę się tutaj nauczyć, przyzwyczaić do tych mechanik, wiecie. Pierwszy raz mam z tym styczność, jest ciekawie. To na pewno. Ciekawe, ile takich genlocków maksymalnie możemy sobie zebrać. Jak trafimy gdzieś na emisariusza, to musimy go sobie wziąć, oczywiście. Genlock approves. Aprobata. Genlocków. Dobra, ja sobie takiego hurloka może wezmę. Tam jest ogr. Kurde, nie mogę tego hurloka wziąć. A tego ogra. Tak, mamy. Okej, czyli to było to zadanie. Trzeba było właśnie ogra sobie tutaj zwerbować. Dobra, czekajcie, to ja mogę się pozbyć takiego mniejszego genlocka. Tak. Wow, tak to wygląda, kiedy zabijamy genlocka. I bym sobie wzięła hurloka. Dobra, genlock. Czekajcie, bo mamy jeszcze jednego hurloka. To możemy to sobie właśnie tak zrobić. Zabijemy tego genlocka. Wow, jak to niesamowicie wygląda. I weźmiemy sobie tego drugiego hurloka. O właśnie. No bo hurlok jest troszeczkę, wiecie, mocniejszy, bardziej odporniejszy. Dobra, fajne, fajne rzeczy się dzieją. Zobaczmy, jak z zadaniami teraz. Zniszczyć barykady. Okej, musimy rozkazać naszemu ogrowi, żeby rozwalił barykady, rzucając kamieniami. Dobra, pozbierajmy. Nawet miksturki lecznicze z was zbieramy. Z tego pomiota nie mogę nic zabrać. Ciekawe. Ciekawe jestem, czy są jakieś skrzynie, które możemy otwierać, czy coś. Dobra, oni go załatwią, ja się zajmę tym. Ej, świetnie, naprawdę, świetna zabawa, powiem wam. Znaczy, świetna zabawa, mordowanie ludzi, granie tymi złymi i mordowanie tych dobrych. Niszczenie Ferelden, niszczenie Denerim. Fajna zabawa, tak. Ale świetne, no ale nie wiem, no kurde, świetne mechaniki jak mam. Coś nowego. Dobra, lecimy. Przypuścić szturm na te barykady. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba początek tego dodatku, bo moim zdaniem jest ciekawy.
Dobra, pograjmy sobie o Ogrym. Dobra, kolejną barykadę rozwalić. Zabij Arla. Kurde, serio? Dobra, tam walczą. Mamy skrzynię, ale ja tej skrzyni nie mogę... A nie, bo jestem w trybie walki. Dobra, wszystko jasne, wszystko jasne. Już, panowie, pozbyliście się go? Kurde. Mamy. Medyczne zapasy. O kurde. No ciekawy dodatek tej twórcy wymyślili. Alternatywa. Co by się stało, gdyby to jednak pomioty wygrały? Niesamowite. Wow, nas też odrzuciło aż. No, wstajemy. Jest Arl! To jest Arl Hau! Dobra, ciebie możemy z chęcią zabić. Z chęcią ciebie zabijemy. Okej, okay. Z tego co widziałam, teraz musimy się na targowisko udać. Czekajcie, bo ja nie mogę pozbierać tu nic. Coś się jeszcze gdzieś dzieje. Jesteśmy w trybie walki, ale... Aha, bo tam jeszcze są. Dobra, no to lecimy tam. Jakiś jeden genlok go tłucze, tego pusznika. Dobra, pozbierajmy wszystko, co jest tutaj i zaraz będziemy lecieć dalej. No ciekawie się zaczyna. O, mamy jakiś gift. Mamy coś lepszego. Arla Hała Hands. Myślałam, że wiecie, nie wiem, pojawił się tu Arl Iamon na przykład. I że musiałam jego zabić. No co tu nie w takim wypadku, ale Arla Hała mogę zabić, nawet jako Hurlok. Wiecie. To mi nie przeszkadza. Gorzej będzie, jak dojdzie do zabijania jakiejś postaci, które lubimy. Dobra, tutaj nawet więcej tych hurloków za mną biegnie. Czekajcie, to może sobie sprawdźmy ten ekwipunek, skoro mamy coś lepszego. Tu mamy Zveridium, ale to wszystko my nosimy. Boże, wyposażenie Zveridium wy tutaj macie. No, obroży raczej nie założymy sobie. Ogry, nie? Ale innym można coś dać. Tylko, że to są bełty. No jak trafi się jakiś hurlok kusznik, to okej. Ale ja bym mogła sobie ten miecz wziąć ze srebrytu, a jakiemuś innemu hurlokowi dać to. Chociaż to jest to... A nie, to jest lepsze. Buława, a ten co ma? War Axe. Dobra, to tobie możemy dać to. Tylko, że ty już coś też masz. Ty masz jakiegoś longsworda. Taki sam. Dobra, to ten War Axe możemy ci wywalić. I to możemy dać ci tutaj. Będziesz miał dwa miecze. Zadowolony, myślę. A tobie damy to właśnie zamiast tego. I tą buławę możemy wywalić. Kurczę. No dobra. Super sprawa. Dobra, przechodzimy. Market District. Musimy przejść teraz na targowisko. Zobaczymy, jak długi będzie ten dodatek. Jestem ciekawa, ile odcinków w nim spędzimy. Wow, co to było? Balisty.
Dobra, przekraść się przez balisty. Mamy komendanta straży. Nie jestem pewna, czy to był przypadkiem Bantigan? Proszę, nie. Nie chcę go zabijać. Masakra na targowisku. Use the shriek to sneak past the ballist. Czyli musimy użyć wrzeszczotów. Kurde, ale... A my mamy wrzeszczot, dobra. A no tak, bo wrzeszczoty mogą się przecież kryć. Tylko, że... Ja takiego wrzeszczota... muszę mieć w swojej armii. Jak ja mu to rozkażę? Nie rozkażę mu teraz nic. Dobra, to musimy go wziąć do siebie. Aha. Czyli muszę egzekucję przeprowadzić na kimś innym. Kurde, no z jednej strony chcę, z innej nie chcę. Inaczej się nie przekradniemy. Dobra, no to przeprowadzimy egzekucję na jednym jakimś hurloku, na przykład na nim. Okej, okay, i weźmiemy sobie tego wrzeszczota. Kurde, zabijamy swoich, nie? Dobra. Nie, czekajcie, niech oni wszyscy stoją w miejscu. Dobra, tego mogę przeszukać? Nie. Dobra, niech oni wszyscy stoją w miejscu. Mam nadzieję, że dobrze kombinuję. Dobra. Jak to wygląda? Okej, okay, zrekrutować wrzeszczota. Okej, okay, on może wyeliminować zagrożenie. Tak, jeżeli miałam kogoś, to musiałam zabić tę postać. No ale czy taki wrzeszczot da radę jednemu przeciwnikowi? Tu jeszcze jest kusznik, ale on się zabarykadował. Ja mu nic nie zrobię. No dobra, powalczymy sobie takim wrzeszczotem. Jeden wrzeszczot to jest trochę mało, ale może on da radę. Dobra, jest, udało się, słuchajcie. Dobra, możemy się normalnie już poruszać. Bantigan, no nie wierzę. Kurde. Rzeczywiście był Bantigan. O ja nie mogę, tu jest jeszcze jakaś matka, kurczę. Dobra, może jej nie zabijajmy. Zabijajmy żołnierzy. O nie, nie to. Jeszcze... O ja nie mogę, ktoś cywila zabił. Nie, to dostajemy też, kurde, jakieś punkty za zabijanie cywili? Nie, nie. Kurde, mówiłam, że super ten dodatek jest. Nie, no nie jest super. Znaczy jest super, ale kurde, zabijanie cywili. Czy musimy? Czy naprawdę musimy? Jest Bantigan. No nie chcę go zabijać, lubię Bantigana. Aj. Jest z jednej strony świetna sprawa, żeby zobaczyć, co by było, gdybyśmy przegrali, tak? Gdyby ludzie przegrali. Gdyby Denerim cały Ferelden upadł. Ale z drugiej strony zabijać tych, wiecie, bohaterów, te postacie, które lubimy. No ja lubię Bantigana, no kurde, uśmierciłam go. No nie. Goldana, siostra Lista... O jest. Co się z nim stało? Niewinny człowiek. Nie, ja nie mogę zabijać cywili. Kurde, zabijać innych żołnierzy. Sir Landry. Okej. Dobra, przemieszczamy się dalej. Nowy quest, wysadzić Brota. A ty kim jesteś, Genloku? Genloku, kim ty jesteś?
Aha, to jest Supper, Blow the Gate, dobra. Aha, musimy go podprowadzić, ale muszę go rekrutować. Nie, on będzie za nami szedł po prostu. Slaughter the innocent, no nie, zabijać niewinnych. Leave no survivors. Leave no survivors, nie. Uff, skorym, to był jeden z krasnoludów na tym targowisku. Ja nie mogę. Bantigan, same kosteczki zostały. Miał jakąś tarczę. Jacyś ludzie z tawerny. Ogren! Tu jest ogren! O nie! Nie wierzę. Ja nie mogę. Nie wierzę w to po prostu, nie? Co tu się wyprawia? Ja nie mogę. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się ten dodatek podoba. Wow! Balista! Jeszcze maga tutaj nie. Dobra, mamy jakieś zapasy. Ciekawa jestem, czy my w ogóle będziemy tutaj mieli szansę coś potworzyć, czy raczej po prostu tak sobie to zbieramy. No zaraz zobaczymy. Dobra, nasz saper musi przeżyć, chociaż on nie ma paska zdrowia nad głową, więc mam nadzieję, że jemu się nic tutaj stać nie może. Dobra, miksturki zbieramy. Okej, okay, idziemy wysadzić bramę teraz. I dostaniemy się do obcowiska. No. Dobra, saper się tym zajmie. Dobra, odsuńmy się. Już tu wyzbierałam wszystko. O, poczekamy. Podłożę te ładunki. Zobaczmy za ten czas, jak wygląda tutaj sytuacja. A nie, tu mamy. Stop the supply. Aha, mamy zatrzymać te zapasy broni. W sensie to, żeby ludzie tutaj nie mogli się zaopatrzyć. A on za ten czas to ogarnie tą bramę. Dobra. Dobra, tam kolejni cywile uciekają. Ile ich tu jest? Tu jest jakiś rycerz. Mistrz Wade, dobrze widziałam. Tak, Mistrz Wade. I jeszcze demon pożądania. Dobra, z demonem pożądania też mieliśmy walczyć. Dobra, tu mamy te bronie. Wiedziałam, że z demonem pożądania też mieliśmy walczyć, też był pasek zdrowia nad jej głową, ale o zabiciu uzdrowiciela.
Ale ona zniknęła, tak to przynajmniej wyglądało. Nie wyglądało, jakbyśmy ją zabili, tylko jakby zniknęła. Dobra, Sapre zniszczył bramę. Musimy zlikwidować maga, uzdrowiciela. Czekajcie, jeszcze tu zajrzę, bo nie wiem, czy tutaj się przypadkiem coś nie świeciło. Jeszcze jakiś łucznik się włącza. A, serperf, o kurde. No właśnie, to się świeciło. Dobra, lecimy. Zaraz będziemy kończyć ten odcinek. Pierwszy. No, ciekawie twórcy tutaj... Wow! Ciekawie twórcy tutaj to zrobili, naprawdę. Bardzo ciekawe. O kurde! Wyn! Greguar! O kurde! Wyn chyba wywoła trzęsienie ziemi. Wszystko się trzęsie. Dobra, jest. Zabiliśmy ją. Templariusze. Wyn. A teraz zaatakować obcowisko musimy. Jeszcze... O nie, nasz Genlock Saper zginął. Boż ty w życiu. Knight Commander Gregoire. O kurde, Gregoire był w tym przecież, w kręgu Maginów. Dobra, słuchajcie, kończymy ten odcinek w tym momencie. W następnym odcinku przejdziemy już sobie do obcowiska. Dajcie znać w komentarzach, już po raz kolejny to mówię, ale... No, co wy na ten temat myślicie? Jeżeli sami graliście, to jaka wasza była reakcja, kiedy po raz pierwszy zetknęliście się z tym dodatkiem, zaczęliście w to grać? No, ja po prostu nie mogę wyjść z podziwu, co tutaj twórcy zrobili. Szkoda troszkę tych bohaterów, wszystkich, których lubimy zabijać, no ale gramy pomiotami, tak? To jest alternatywna rzeczywistość. No ale ciekawe mechaniki, naprawdę ciekawie się walczy tymi pomiotami, inaczej na pewno. To wszystko. Zachęcam was gorąco do oceny oraz do komentowania, do subskrybowania, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i do wpadania na serwer Discord. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!